Ruch Radzionków w pierwszych trzech meczach trwającego sezonu zgromadził na koncie 7 punktów. W miniony weekend żółto-czarni po raz pierwszy po awansie do trzeciej ligi musieli przełknąć gorycz porażki, przegrywając w Gorzowie Wielkopolskim z miejscowym Stilonem. Radzionkowianie stracone w sobotę punkty chcieli odbić sobie w środku tygodnia. Zadanie nie należało jednak do łatwych. Na boisku w Orzechu zameldowała się rewelacyjna ekipa Pniówka Pawłowice, która z 10 punktami na koncie była przed środowym spotkaniem samodzielnym liderem tabeli. Do ekipy trenera Kamila Rakoczego po absencji w czwartej kolejce wrócił najlepszy strzelec Ruchu Robert Wojsyk. Szansę gry od pierwszych minut dostał Mikołaj Łabojko, zmieniając w wyjściowym składzie Kamila Kopcia. Szkoleniowiec żółto-czarnych nie mógł skorzystać z usług Dawida Krzemienia, który wciąż wraca do zdrowia po kontuzji odniesionej w starciu z MKS-em Kluczbork. Goście od samego początku wysoko zawiesili poprzeczkę Beniaminkowi. Już w trzeciej minucie doświadczony Wojciech Canibo próbował wstrzelić się w bramkę Rafała Strzelczyka. Żółto-czarni mieli z kolei problem ze skonstruowaniem ofensywnej akcji na połowie rywala, a w 11 minucie stracili pierwszego gola w tym meczu. Michał Prusek skorzystał z dośrodkowania z prawej strony boiska i otworzył rezultat spotkania. Gospodarze domagali się jeszcze od arbitra odgwizdania pozycji spalonej strzelca gola, ale powtórka pokazuje, że racji nie mieli. Pechowo interweniował w tej sytuacji Patryk Wnuk, który jako ostatni dotknął piłki, zanim Prusek wepchnął ją do bramki. Goście prowadzili i wciąż byli drużyną konkretniejszą na połowie swojego rywala. Ruch przebudził się dopiero po 25 minutach gry i właśnie wtedy stworzył sobie pierwszą szansę na wyrównanie. Piłka dosyć przypadkowo trafiła pod nogi Damiana Sadowskiego. Ten zgrał ją nogą do Roberta Wojsyka, który uderzył z pierwszego kontaktu, ale zrobił to bardzo niecelnie. Kolejny atak 7 minut później zainicjował Michał Staszowski. Marcin Czcionka dograł w pole karne, a główka Damiana Sadowskiego sprawiła sporo kłopotów Bartoszowi Gocykowi. Kilka chwil później żółto-czarni znowu znaleźli się w okolicach pola karnego przeciwnika. Po dograniu od Marcina Czcionki Robert Wojsyk poszukał sobie miejsca do oddania strzału, a futbolówka po nodze jednego z obrońców poleciała nad bramką przyjezdnych. Zdawało się, że gospodarze zaczynają przejmować kontrolę nad tym spotkaniem, ale w 36 minucie Krzysztof Bodziony omal nie zaskoczył wychodzącego z bramki Rafała Strzelczyka. Goście mieli jeszcze rzut rożny, po którym Wojciech Canibo podwyższył prowadzenie Pniówka Pawłowice na 2-0. Na krótki słupek dośrodkowywał Bodziony, Canibo oszukał Harmatę i sytuacja Radzionkowian zrobiła się jeszcze trudniejsza. Cidry spróbowały odpowiedzieć w 39 minucie. Staszowski podał do Marcina Czcionki, Czcionka do Sadowskiego, Sadowski oddał Czcionce. Tymczasem Staszowski znalazł się w polu karnym przeciwnika. Piłka trafiła do Andrzeja Piecucha, ale Piecuch strzału oddać nie zdołał. Tuż przed przerwą goście sprawdzili jeszcze czujność Rafała Strzelczyka, po czym arbiter zaprosił obie drużyny do szatni. Po zmianie strony Ruch ruszył do odrabiania strat w 48 minucie. Rezerwowy Konrad Bąk efektownym strzałem omal nie zaskoczył Gocyka. Piłka wylądowała jednak na siatce bramki Pniówka. Trzeba było jednak uważać na kontrataki wyprowadzane przez ekipę z Pawłowic. To jeden z nich popsuty na szczęście dla gospodarzy przez Michała Pruska. W 57 minucie goście mieli rzut wolny, po którym w skutecznej interwencji Rafałowi Strzelczykowi pomogła poprzeczka, a później Kamil Banaś, który ostatecznie zażegnał niebezpieczeństwo pod bramką Ruchu. Ale 10 minut później Banaś w nieprzepisowy sposób zatrzymywał kontratak przeciwnika. Obejrzał za to żółtą kartkę, a że przed przerwą zapracował na podobne napomnienie, resztę spotkania musiał obserwować z trybun. Ruch Radzionków przez ponad 20 minut musiał na boisku radzić sobie w dziesiątkę. I radził sobie nie najlepiej. W 69 minucie Rafał Strzelczyk popełnił błąd przy wyprowadzeniu piłki. Nie wykorzystał go na szczęście dla gospodarzy Rafał Adamek i wciąż wynik brzmiał 2-0 dla Pniówka. Na nieco ponad kwadrans przed końcem meczu swoją okazję na bramkę miał Mateusz Szatkowski, ale futbolówka na szczęście dla Ruchu o centymetry minęła słupek jego bramki. W 79 minucie lewym skrzydłem popędził Krzysztof Bodziony. Dośrodkował przed pustą już bramkę Rafała Strzelczyka, ale w sobie tylko wiadomy sposób Rafał Adamek popsuł tą okazję. Najskuteczniejszy strzelec całej ligi próbował zrehabilitować się kilka chwil później, kiedy po rzucie rożnym oddał strzał lewą nogą, tyle że tym razem też nie udało mu się trafić w światło.
Podopieczni trenera Kamila Rakoczego wyglądali na zespół, który przestał wierzyć w to, że uda się w tym spotkaniu wywalczyć choćby punkt, a goście marnowali kolejne szanse na to, by podwyższyć rezultat. To okazja Oskara Palecznego, którego strzał zatrzymał Strzelczyk. W 87 minucie błąd popełnił naciskany przez rywala Daniel Sroka. Później zawodnik Ruchu próbował jeszcze gonić Rafała Adamka, ale ten nie dał sobie zabrać piłki, wyłożył ją Mateuszowi Szatkowskiemu i było 3-0 dla Pniówka Pawłowice. Wisiał ten trzeci gol nad głowami piłkarzy żółto-czarnych. Ich gra przez większość tego spotkania kompletnie nie chciała się kleić. A goście z Pawłowic mieli jeszcze dwie szanse na to, by kompletnie pogrążyć żółto-czarnych. Najpierw jednak strzał Palecznego obronił Rafał Strzelczyk. Później w światło bramki nie trafił Krzysztof Bodziony. Ruch Radzionków po raz pierwszy w tym sezonie przegrywa na własnym boisku. Pniówek Pawłowice dzięki efektownej wygranej 3-0 w Orzechu umacnia się na fotelu lidera trzeciej ligi grupy trzeciej. Były dzisiaj wielkie kłopoty, przede wszystkim z przodu. Z tyłu również zgadzam się z tą opinią. No ale tu chyba przeciwnik nam postawił bardzo wysokie warunki. Przyjechał do nas lider i pokazał, że zasługuje na to miejsce, gdzie teraz jest. Bardzo solidna piłka z ich wykonaniu z ich strony. No nie umieliśmy sobie z tym poradzić. Dobrze w defensywie ustawieni. Myśmy znowu grali do 30 metra, ale nie przechodziło to w żadne akcje bramkowe. Jedna tylko bodajże sytuacja Sadowskiego po wrzutce, ale to za mało, żeby wygrać mecz. Będę tłumaczył tym drużynie, że nie gramy w optymalnym składzie i tutaj te roszady na pewno nam pokrzyżowały plany. Powrót dzisiaj Roberta też nie był udany. Widać, że był mało w treningu. No, drużyna musi się jak najszybciej pozbierać po tych dwóch porażkach. Musimy w końcu zapunktować teraz na wyjeździe.